Rozdział 8. O tych, co przeznaczeniem nazywają nie żaden układ gwiazd, lecz związek przyczyn zależnych od woli Bożej. Z tymi, co przeznaczeniem nazywają nie układ ciał niebieskich podczas poczęcia się lub narodzenia lub powstawania czegokolwiek, lecz związek i szereg przyczyn sprawiający wszystko, cokolwiek się staje z tym i kłopotu wiele zadać sobie nie będziemy. Zadawać sobie nie będziemy, jeśli chodzi o sam wyraz i sprzeczać się z nimi nie myślimy, albowiem oni ów porządek przyczyn i pewne ich połączenie przypisują woli i potędze Boga Najwyższego, który wedle najlepszego i najprawdziwszego przekonania ludzi poznaje wszelkie rzeczy, zanim się staną i który niczego poza porządkiem nie zostawia. Od Niego wszelka moc pochodzi, choć nie wszelka wola, że oni właśnie wyłącznie wolę Boga Najwyższego, którego moc niepokalana sięga do wszech rzeczy, nazywają przeznaczeniem, tak dowodzimy tego. Anneusz Seneka, jeśli się nie mylę, jest autorem tych wierszy. Dokąd chcesz, tam nie prowadź górnych niebios, Panie i Ojcze Wszechmogący. Na Twoje wezwanie gotów stanę i naprzód bez namysłu ruszę, bo choćbym też i nie chciał, i szemrał, iść muszę. I zły, bo bez zasługi uczynię bezwolnie to samo, co bym dobry czynił dobrowolnie. Bo los cię poprowadzi, gdy zechcesz, człowiecze, gdy nie zechcesz, bez twojej woli cię powlecze. Najwyraźniej tu przecież w ostatnim wierszu losem nazwał to samo, co wyżej nazwał wolą Ojca Najwyższego, któremu gotów jest, powiada, posłuszeństwo okazać, by jako chcący był prowadzony, nie zaś wleczony jako niechcący, bo wszak chcącego los prowadzi, niechcącego wlecze. Tę samą myśl znajdujemy też w owych wierszach Homera, przetłumaczony przez Cycerona na łacinę. Takie są zawsze ludzkich umysłów pragnienia, jakim światłem sam jowisz świat ten opromienia. Nie miałoby w tej sprawie wielkiej powagi zdanie samego poety, lecz gdy Cyceron mówi, że stoicy, dowodząc mocy przeznaczenia, te wiersze homerowe przytaczać zwykli, to już są one nie poety, lecz filozofów zdaniem. Przez przytaczanie tych wierszy w rozprawach swych o przeznaczeniu wyjaśnia się doskonale, co stoicy rozumieją przez przeznaczenie. Jowiszem nazywają Boga Najwyższego, od którego, jak twierdzą, wszystkie losy pochodzą.